Witam was wszystkich. Co wiecie o akcji UNICEF Wszystkie Kolory Świata? Bo możemy pomóc innym dzieciom. Na szczepionki dla innych dzieci. Na jedzenie i picie. W jaki sposób przyjęliście zaleczki? Czy ktoś wam pomagał? Mi pomagała mama. Mi pomagała mama. Mi też pomagała mama. Mi pomagała babcia. Czy w przyszłości będziecie brali udział w takich akcjach charytatywnych? Tak. A dlaczego? Żeby pomagać innym. Jak zachęcicie innych, żeby kupili wasze laleczki? Rodzicom lub rodzicom, kolegom, babciom i dziadkom. Sprzedamy tatom, mamom, babciom, dziadkom, wujkom, ciociom, a cena będzie 10 zł. 10 minimani. Co podczas szycia laleczki sprawiło ci największe problemy? Wypchanie lalki. Dobrze. Szycie bluzki. Szycie spódnicy. Przyklejenie buzi. Szycie włosów. Dziękujemy za wam wszystkim za udzielenie wywiadu i puśćcie się pilnie. Witam. Dzisiaj przeprowadzimy z wami wywiad na temat akcji charytatywnej UNICEF Wszystkie Kolory Świata. Co wiesz o akcji UNICEF Wszystkie Kolory Świata? Szyliśmy te laleczki, żeby sprzedać je i dać i oddać pieniądze biednym dzieciom. Wiesz, z jakiego kraju są te dzieci? Zapomniałem. To ja ci przypomnę. Sudan Południowy. Czy szycie laleczki sprawiło ci jakiekolwiek problemy? Mi sprawiało, że włosy mi sprawiało, no bo nie umiałam ich zaszyć. Najtrudniejsze było użyć laleczkę i zrobić włosy. Kto pomagał ci w szyciu laleczki? Mi pomagała mama w szyciu laleczki. Mi pomagał tata i babcia. Mi pomagała mama. Mi w szyciu laleczki pomagała babcia. W szyciu laleczki pomagała mi mama i babcia. Mi w szyciu laleczki pomagała mama. Dziękujemy wam za to, że wzięliście taki udział w tej akcji charytatywnej i mam nadzieję, że na przyszłość będziecie się udzielać jeszcze więcej. Do widzenia. Trzymaj to. Witamy was, chcemy wam zadać parę pytań o akcji UNICEF. Co wiesz o akcji UNICEF Wszystkie Kolory Świata? Zbieranie laleczek na szczepionkę dla biednych dzieci w Afryce. Żeby pomagać biednym dzieciom. Czy szycie laleczki sprawiło ci trudność? Nie. Ale laleczka nie była trudna. Laleczka była łatwa. Była trochę trudna. Była trochę trudna. Kto wam pomagał w szyciu laleczki? Mi pomagała mama. Mi pomagała babcia. Mi pomagała babcia. Mi pomagała mama. Mi pomagała mama. Mi pomagała mama. Mi pomagała mama i tata. Mi pomagała mama. Dziękujemy, że udzieliliście nam wywiadu i mamy nadzieję, że dalej będziecie pomagać biednym ludziom i dzieciom. I dziękujemy. Do widzenia. Kto pomagał wam w szyciu laleczki? Same robiłyśmy laleczkę. Co podczas szycia laleczki sprawiło wam największe problemy? Dekorowanie ją. Dekorowanie. Jak zachęcisz innych do kupna swojej laleczki? Zaproszę na pewno znajomych i rodzinę, aby przyszli w piątek 6 lutego kupić ją. Chcę jak najwięcej zdobyć pieniążków dla Sudany Południowej.
grudniowej. Witamy. Chciałobyśmy zadać kilka pytań na temat akcji UNICEF Wszystkie Kolory Świata. Co wiesz o akcji UNICEF Wszystkie Kolory Świata? Ta akcja organizuje zbieranie pieniążków dla dzieci w Afryce na szczepionki. Zbieramy pieniążki na chore dzieci w innych krajach. Jedna laleczka to jedna taka szczepionka. Jaki kraj wybrała twoja klasa? Nasza klasa wybrała kraj Japonii. Nasz kraj jest wybrany jest krajem Japonia. Czy szycie lalki sprawiło wam trudność? Nie, nie sprawiło. A dlaczego tak uważasz, że nie sprawiło trudności? Łatwo ci się robiło tą lalkę? Tak. Mojej siostrze bardzo łatwo się ją robiło. A ty szyłaś lalkę? Mm-mm. Tylko moja siostra. Tak? A dlaczego nie szyłaś? No. A pomagałaś swojej siostrze? Tak. To dobrze. Szycie tych lalek to nie jest takie trudne. No, można tak powiedzieć, że nie jest trudne uszycie tych laleczek. Dlaczego tak uważasz? Bo dla mnie to jest proste. A szycie tej lalki było takie bardzo proste dla mnie, bo już raz już szyłam. Tak, a z kim? No, sama szyłam raz. Szycie tych lalek czasami sprawia radość, ale trudno wybrać dokładny materiał, jak ona ma wyglądać, bo trudno się zszywa wypełniać to, co ją wypełnia. I może pokażesz swoją lalkę? To nie jest moja lalka. To pokaż. To jest lalka mojej koleżanki. Nie wiem. Nie ma aktu. Igi, ale ta lalka akurat jeszcze nie ma przyszytego aktu urodzenia. Każda laleczka ma wpisywane imię. Tam jest narysowane też, jak wygląda. Też jest tam napisane, co lubi. I też jest napisane, w jakim mieście się urodziła. Imię i nazwisko też. Trzeba ją narysować w takim okienku i z jakiego kraju ona jest. I imię trzeba jej też napisać. Dziękujemy wam za udzielenie wywiadu i za to, że byliście tak aktywni na te pytania. Do widzenia. Co wiecie o akcji UNICEF Wszystkie Kolory Świata? Ja wiem tyle, że ta akcja zorganizowała szycie laleczek, które później będą sprzedawane, a pieniądze zostaną wysłane do Sudanu Południowego dla biednych dzieci. W jakim celu uszyłeś laleczkę? Uszyłem w takim celu, aby pomóc tym biedniejszym dzieciom, żeby rozwijały się tak samo jak my. Miały leki, rodziców, jedzenie. Co możecie powiedzieć o Sudanie Południowym? Sudan Południowy jest biednym krajem i dzieci potrzebują tam leków, dlatego w tej fundacji UNICEF zbieramy pieniądze dla biednych dzieci w Sudanie. Jeszcze można dodać, że te dzieci są półsierotami, bo ich ojcowie umarli na wojnie. A jaki kraj wybrała wasza klasa? Nasza klasa wybrała kraj. Co wiesz o wybranym przez twoją klasę kraju? Jest najbardziej znana z oliwy, z oliwek. Korida ma króla, syna Juana Carlosa, który nazywa się Filip VI Bourbon. Czy szycie laleczki sprawiło ci trudność? Było fajnie dość, ale najgorsze było szycie niestety, a ubieranie było najfajniejsze. Dobrze. Kto pomagał ci w szyciu laleczki? W szyciu laleczki pomagała mi mama i tata, bo uszycie takiej laleczki to naprawdę sprawia dużą trudność. Co podczas szycia laleczki sprawiło ci największe kłopoty? Tak właściwie uszycie ubrań i założenie później ich. Co wiesz o akcji UNICEF Wszystkie Kolory Świata?
O akcji UNICEF Wszystkie Kolory Świata wiem to, że pomaga się biednym dzieciom z Afryki. W jakim celu szyłaś swoją laleczkę? W celu, żeby sprzedać tą laleczkę za minimum 10 zł i wysłać pieniądze do Afryki. Dobrze, a po co te pieniądze wysłałaś, na co? Na szczepionki. Czy możesz powiedzieć, w jaki sposób szyłeś swoją laleczkę? No, rękoma, tak. Nie miałem maszyny, bo babcia zabrała moją maszynę i rękoma z mamą. Mama mi pomagała, a więc... A co sprawiło ci największą trudność? No, obszycie tej laleczki, tak, tutaj ręce, głowa, całe obszycie. No to jest najtrudniejsze, jeszcze trzeba ją wwinąć. No i ubranie. W jaki sposób szyłaś swoją laleczkę? No to tak, na początku wycięłam jej kształt, potem zrobiłam włosy, które się najciężej dla mnie robiło, potem całe ubranie, no i kapelusie, które dodało jej wdzięku i uroku. Czy w przyszłości będziesz brał udział w akcji charytatywnej? Oczywiście chciałbym, gdyż pomaganie jest bardzo ważne w naszym życiu, bo wszystkim powinno żyć się tak samo, czyli dobrze. Bardzo chciałabym brać udział we wszystkich akcjach charytatywnych. No, z naszej strony to nie wymaga dużego poświęcenia, a dla tych dzieci z Sudanu Południowego to jest naprawdę bardzo wiele. W dwóch poprzednich edycjach akcji UNICEF zebrano już ponad 1 000 000 zł. Na szczepionki niezbędne do leczenia tych chorych dzieci. Także mam nadzieję, że coraz więcej osób będzie się w to angażować. A jaki kraj wybrała twoja klasa? Wybraliśmy Włochy. To tam narodziła się właśnie koncepcja tej akcji UNICEF. Co wiesz o akcji UNICEF Wszystkie Kolory Świata? Ta akcja jest po to, by zafundować szczepienia dla dzieci z Sudanu. W jakim celu uszyłaś laleczkę? Po to, żeby zebrać pieniądze dla dzieci. Czy wiesz, jak żyją ludzie w Sudanie Południowym? Są ciężko chorzy na różne przypadki, ale też umierają z głodu. Jaki kraj wybrała twoja klasa? Niemczech. Co wiesz o wybranej przez klasę kraju? Jest położony w Europie Środkowej, nad Morzem Bałtyckim i Południowym. I graniczy z Danią, Polską, Czechami, Austrią, Szwajcarią, Francją, Belgią i Holandią. A kto pomagał wam w szyciu laleczki, jeżeli już pomagał? Rodzice, dziadkowie. Nauczyciel też. Czy w przyszłości będziesz brała udział w akcji charytatywnej? Tak, bo będę chciała pomóc dzieciom z Sudanu. Jak zachęcisz innych do kupna swojej laleczki? Na pewno zrobię jakiś plakacik właśnie o tych laleczkach, o dzieciach z Sudanu, żeby to urozmaicić i po prostu zachęcić ich do kupna. Ja też. W jakim celu szyłaś laleczkę? Żeby pomóc dzieciom w Sudanie Południowym. Żeby pomóc biednym dzieciom w Afryce. Kto pomagał ci w szyciu laleczki? Babcia. Robiłam laleczkę z koleżanką. Ja sama szyłam laleczkę. Co podczas szycia laleczki sprawiło ci największe problemy? Zszycie jej. Zdobienie jej włosów. W jakich etapach szyłyście laleczkę? Trzeba było najpierw odrysować szablon, później trochę zszyć, napchać waty, znowu szyć, no i ozdobić. Czy w przyszłości będziecie brały udział w akcjach charytatywnych? Będę brała udział, ponieważ chcę pomagać. Też będę brała udział, żeby pomóc innym dzieciom. Myślę, że również będę brała udział, bo sprawia to naprawdę wielką przyjemność. Ja będę pomagać, żeby pomóc biednym dzieciom. Jak zachęcisz innych do kupna swojej laleczki? Będę mówić, że włożyliśmy w nią bardzo dużo pracy. Będę mówiła, że jest zrobiona dlatego, żeby dzieci w Sudanie Południowym, bo z tego kraju robimy laleczki, nie były biedne i mogły dalej żyć. W jakim celu uszyłaś laleczkę? Uszyłam ją w celu, żeby pomóc dzieciom z Ukrainy na różne choroby. Nie! Lubić!
cięcia. Nieprawda. Z Ukrainy. Witam was wszystkich. Co wiecie o akcji UNICEF Wszystkie Kolory Świata? Bo możemy pomóc innym dzieciom. Na jedzenie i picie. Czy w przyszłości będziecie brali udział w takich akcjach charytatywnych? Nie. Jak zachęcicie innych, żeby kupili wasze laleczki? Rodzicom lub rodzicom, kolegom, babciom i dziadkom. A wiesz w jakiej cenie? Nie. Sprzedamy tatą, mamą, babcią, dziadką, wujką, ciocią, a cena będzie 10 zł. Kto pomagał wam w szyciu laleczki? Same robiliśmy laleczka. Same robiłyśmy laleczkę. Witam, chciałybyśmy poprowadzić wam, z wami wywiad na temat akcji UNICEF. Witamy. Chciałybyśmy zadać kilka pytań na temat akcji UNICEF Wszystkie Kolory Świata. Po co przeprowadzamy tą akcję, tak? Wiesz? Nie, bo jedna dziewczyna siedzi pod ławką. Ona zaraz wyjdzie. Podejdź do dziewczyny. Jej mikrofon przy... A szycie tej lalki było takie bardzo proste dla mnie, bo już raz szyłam. Co możecie powiedzieć o Sudanie Południowym? Sudan Południowy jest biednym krajem. Można dodać, że te dzieci są półsierotami, bo ich ojcowie umarli na wojnie. Co możesz powiedzieć o Sudanie Południowym? Czy wiesz, jak żyją ludzie w Sudanie Południowym? Są ciężko chorzy na różne przypadki, ale też umierają z głodu. No i po prostu tak. Już.